Ogród japoński Siruwia w Przesiece, inaczej Mała Japonia, to miejsce zarówno dla tych, co kochają japońską sztukę, kuchnię oraz przyrodę. Znajdziemy tutaj 3000 rododendronów i azali w 80 różnych kolorach oraz sporą kolekcję drzewek bonsai. Jest również muzeum poświęcone historii Japonii. Siruwia, ogród japoński, to takie nietypowe miejsce w Karkonoszach. To kawałek Japonii, stworzony, skomponowany zgodnie ze wszystkimi najważniejszymi i nie tylko najważniejszymi zasadami. To jest prawdziwy ogród japoński. Ogród, gdzie wszystko zostało stworzone ręką człowieka, ale wszystko to jest natura. To jest czysta natura, którą widać, czuć i można w ogrodzie dotknąć. Ogród został zaprojektowany z dbałością o najdrobniejsze szczegóły zgodnie z tradycyjnymi zasadami japońskiego ogrodnictwa. Spacerując po ogrodzie można podziwiać starannie skomponowane kompozycje roślinne, urokliwe mostki, kamienne latarnie, a także malownicze stawy. Zapraszamy do nas ogród japoński w Przesiece, najwyżej położony ogród w Polsce. Mamy wiele atrakcji, wiele przede wszystkim pamiątek i również ciekawostek dla pasjonatów Japonii. Mamy na terenie ogrodu pawilon z lalkami ceramicznymi, z muzeum również samuraja, gdzie mamy oryginalne zbroje, mamy oryginalną katanę i również repliki, a także pawilon z pamiątkami, gdzie możemy znaleźć lalki kokeshi prosto z Japonii, z Kyoto, ceramikę, kadzidła, pamiątki, również kotki na szczęście. W muzeum jest jedna z największych w Polsce prywatnych kolekcji zbroi japońskich. Cały ogród to roślinność ta, która może u nas rosnąć. Mamy bardzo wiele okazów, bardzo wiele gatunków pochodzących z Japonii, ale mimo wszystko, proszę pamiętać, jesteśmy 600 metrów nad poziomem morza. To jest najwyżej położony ogród japoński w Polsce. Zupełnie inny klimat niż Japonia. Zimy dużo ostrzejsze, dużo suchsze. U nas nie jest tak wilgotno jak w Japonii. Lata także suche. Roślinność japońska u nas, między innymi przepiękne sosny, które tam rosną i dożywają kilkuset lat, u nas nie chcą żyć. Ogród japoński w Karkonoszach to prawdziwa oaza spokoju, gdzie każdy może znaleźć chwilę wytchnienia i zbliżyć się do natury. Cisza, spokój, przepiękne miejsce wśród drzew, spokój od zgiełku miasta codzienności, a dla dzieciaków wspaniały plac zabaw. Dla Echo24 Anna Stańczak.